Cześć. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj tu. Tak. Co jest w planach? Co? Nie wiesz, nie? Przywodzi mnie, nic mi nie mówi, nie wiem, co będziemy robić. Nie, no, musimy zobaczyć, czy trzeba podlać, chociaż widać, że padało, więc chyba nie, podlać. Na pewno nie trzeba podlać, znowu nawaliło. Zrobimy zbiory pomidorów, bo dojrzały. Ja zetnę trochę mieczyków. Wypijesz z mrówkami? Nie, ale mogę... O kurde, to te latające. Chciałam ci wylać na głowę. Ale... Dzisiaj będziemy... Widzicie? Bije mnie. Dzisiaj będziemy trochę zbierać i trochę plewić. Tak, a byliśmy tu jeszcze parę dni temu i zebraliśmy dużo fasolki. I ja ścięłam też trochę mieczyków i zabrałam do waza. Super. No wszyscy, tak, super. Wszyscy musieli to wiedzieć. Tak, bo ja się cieszę, że mam mieczyki. Mam, że będą tylko różowe i te łososiowe, natomiast jest biały i jest największy jak na razie z nich wszystkich. Także szał. Tu jeszcze jeżówka przekwita. Niedługo będę zbierać nasionka, a później będę ją wysiewać. Adrian teraz idzie do foliaka. Zauważyliśmy stratę jedną, chyba, albo i nie. Tam, tak jak zawsze, woda musi wylecieć. I co, żyje? Czy złamany? Ale bydlak. Chcesz sznurek? Go musisz obwiązać, ja go będę trzymał na pół krzaka. A ty myślisz, że dojrzeją? Tak, trzeba zarzucić. Niestety, ale złamał się pod... Jezu, jaka jaszczurka wielka! Złamał się podczas podwiązywania. Fasoli jest dużo, bączki do niej przylatują. Będziemy zrywać. Z papryk udało mi się zerwać właśnie te ostre. Maluszki czerwone. Tu widzę, że jest zielona na przykład jeszcze jedna. Będziemy też potem działać. Natomiast papryka, ta zwykła papryka jest tutaj. I niestety, ale wygląda tak. Już strzyło teraz. O, tak, więc jest do wywalenia. Co wam tu mogę jeszcze pokazać? Buraki dobrze rosną. Także o tyle fajnie, że będą. Tutaj baby arbuzik. Kalafiory też chyba rosną. Przynajmniej Adrian tak mówił, że rosną, ja nie patrzyłam. O, jest jednego tu widać. Nie wiem, co z nich będzie, coś na pewno. No i pokażę wam jeszcze update z naszego pola dyniowego. Zerwaliśmy pierwszą dynię, ale była jeszcze niedojrzała, chociaż i tak ją zjedliśmy. Tutaj jest maluszek, dyniuszek. A cała reszta wygląda tak. I co śmieszniejsze, to braliśmy tutaj dwie, mieliśmy dwa rodzaje jakby nasion. I obydwa miały być żółte, natomiast rosną nam zielone. Ale ogarnęliśmy sprawę i podobno później jak dojrzeją, to zmienią się w żółte. No, ale ogólnie tu powoli się nie da przejść, bo ta dynia wychodzi poza swój rewir, że tak powiem. No i tutaj mamy taki problem mamy, bo tutaj do góry nam zaczynają rosnąć. Boimy się, że wiecie, połamie to
płotek, albo one same się połamią. Idzie Ardian. Gdzie idziesz? Po papier? Mi też przyniósł. Poproszę. A tu pierwszy aster. Niedługo będzie rozkwitnie. Jest ich też tutaj, widzicie, sporo. Wyrywam ich chwościory. Ale jest ich tyle, że już chyba, nie wiem, 7 wiadro wynosi. No nie? Można by taczką przyjechać. No miałoby to większy sens w sumie. Ale nikomu się nie chce iść po taczkę. Mogłabyś się podjąć tylko za dach. Mówisz? Aha. Jaki dorodny. A wiesz, że te nagietki będą kwitły? O, mają pąki na kwiaty. Dobrze, a gdzie ta tacka jest? Nie ma. Aż musiałeś za płot wyjść, klewić. Adrian siedzi w więzieniu, widzicie? W klatce jest. Musiał iść do więzienia, bo jest niegrzeczny. Jaka była alternatywa? Żadna. Taką dupę. A. Ale tam naprawdę wyglądasz, jakbyś był za kratami. Przyzwyczajam się. Pozdrowienia z więzienia. Zapytaj się ich. No, chyba cię słyszą. Jak wam rosną dynie tak, że nie dotykają ziemi, i jak urosną, to też nie będą jej dotykać, to je obcinacie, żeby się nie złamały? Czy zostawiacie i czekacie, co będzie? Bo ja jestem za tym, żeby zostawić, bo szkoda mi ich w sumie. Ale pewnie się i tak połamią, nie? Więc czy ma to sens? Ciepła, co? Ja się dołożę. Jedyne zbiory słuszne. Pięknie. Rozpoczęły się... Chciałam powiedzieć zbiory. Nie, nie zbiory. Podsypywanie ziemniaków. I wyrywanie chwastów. Już ci przyniosę to wiadro, czekaj. Nie? No już rzuciłem to życie. No uciekajcie, grzmoty. Co, kuje co? No ciekawe co. Adrian, słomę? Słomę jeszcze, nie? Używasz słomy. Tak. O, stonka. Co ty gadasz? Aż jedną widzę tylko. Ale... No, tam jeden jest taki obgryziony trochę. Ale ja. Jeszcze tego nam brakowało, nie? Ten też jest obgryziony, ale nie widzę ich więcej. Może jak się przyjrzysz. Jedna stonka. Proszę bardzo. No. Z niektórych źródeł zwanych YouTube'em wiemy, że niektórzy ziemniaki już wyciągnęli z worków. No nie? Mam nadzieję tylko, że zbiorę więcej niż tu wrzuciłem. Tak, słyszeliśmy, oglądaliśmy. Ja oglądałem. Ja też. Znaczy nie, no jednym okiem tylko.
Jeszcze Adrian mówił, żeby wam pokazać, jak szpinak nam wyrósł. No, wykiełkował. Tutaj. Tu mamy dużo rzeczy, których jeszcze nie posadziliśmy. Ale posadzimy. Kiedyś. W przyszłości. No nie? Tamto większość tam, stamtąd idzie do foliaka. Jak się zwolni trochę miejsca. No. Dobra, dzisiaj tyle, nie chcę się więcej wozić. Jutro może poprzykrywam jeszcze. Możecie tu zobaczyć nasze dzisiejsze zbiory. Jeden mieczyk złamany, wuchta cebuli tej i trochę pomidorów, których nie widać. I ty jeszcze sobie ucinasz co? Kopierek. Ja. Ależ on żre koperek. To będzie zdrowy piesek. Ho, ho. No, pozdrawiamy pana Makłowicza. Już. Nie wiem, co mi tutaj to dziecko szczęścia nagrało, jak latało w kółku. Ale wywieziono dzisiaj kilka taczek chwastów. Kolejna operacja na kalafioru przeprowadzona. Sami dorośli, poważni ludzie tutaj są. No zabierz te nożyczki. Można trzymać, tylko nie wolno biegać z nożyczkami. I to prawie uratowany pomidor. Jeden arbuz zdychał w szklarni, bo tak o. Pewnie coś mu żre korzenie. A jest tam przeogromne mrowisko, nie wiem. I to ten arbuz, który jest taki duży, którym się tak jarałam ostatnio. I co? I to tyle. No, popieliliśmy, ogarnęliśmy trochę. Dylematy, czy fajniej jest w kółko podlewać, czy fajniej jak dużo pada i trzeba w kółko plewić te chwaściory, które rosną potem. No, a rośnie ich pełno i pełno pokrzyw. I najgorszy jest ten kuklik, cholera. Nie, pokrzywy są najgorsze. No, dzisiaj nas... Mieliśmy dzisiaj tą terapię przeciw reumatyzmowi. Tak. Także dziękujemy za uwagę i do widzenia. Pa!